Witam bardzo serdecznie na moim kanale Sunline Tarot, tarocistka Fortuna się kłania. Dzisiaj, moi kochani, horoskop tygodniowy dla Was od 17 do 23 stycznia. Oczywiście znaki ognia, baran, lew, strzelec. Zaczynamy od baranka, także zapraszam do wysłuchania. Zobaczymy, co u barana będzie się działo. Karty już były tasowane, ale jeszcze pozwólcie, że przetasuję dla Was. Kochani, baran. Baran. 17-23. No co tutaj będzie się działo? Kochani, co tu będzie się działo? Bardzo dobry tydzień z dwoma małymi minusikami, ale zaczynamy. Poniedziałek, harmonia, porozumienie w miłości, randki, namiętne spotkania i decyzje do podejmowania. Piękny poniedziałek, rozpoczyna się tak naprawdę z przytupem. We wtorek trochę nerwowości, może będziecie się bardziej przyglądać, jak pracować. Ale też ktoś może Wam zazdrościć, ktoś może trochę wyprowadzić z równowagi. Taki ten dzień dosyć ciekawy może być, ale obciążający mimo wszystko. Nie będzie do końca zły ten wtorek, ale jednak ktoś jakąś tam szpilę może wsadzić. W środę dużo pracy, dobra współpraca, ale tutaj bardzo baran zajęty swoimi obowiązkami zawodowymi. Możecie na przykład dostać dodatkową ofertę pracy, ciekawszą. Fajnie tutaj to wygląda. W czwartek też podejmowanie decyzji w sprawach finansowych. Czy coś kupić, czy coś zapłacić, co zrobić w czwartek, tak? W którą stronę macie iść? Troszeczkę wahania tutaj u barana, ale poradzicie sobie, bo piątek macie przepełniony miłością, spokój, harmonia, dom, porozumienie, naprawdę wyznawanie uczuć, można się zakochać, to jest ochrona dla Was. Piątek cudowny, no ale cóż, sobota przychodzi taki moment, że jest ktoś fałszywy. No niestety, siódemki są tutaj obydwie. Ktoś Was może będzie podglądał, może ktoś Was będzie trochę prześladywał, albo też, moi drodzy, będziecie się czuć oszukani przez kogoś. Uważajcie na złodziei, jak gdzieś jesteście w sobotę. Uważajcie na złodziei, na oszustów i to nawet, moi drodzy, we własnym domu. Niedziela, może trzeba będzie coś zapłacić komuś w domu za zrobioną pracę. Też tutaj, moi drodzy, jest większa taka szansa na to, że to we własnym domu trzeba będzie może coś ponad miarę tutaj zapłacić. W niedzielę, kochani, jest siódemka buław. Myślę, że poczujecie się troszeczkę zablokowani u siebie w domu. Spędzicie ten czas, tą niedzielę. I nawet jak się gdzieś wybierzecie, to może być coś zamkniętego, tego typu sprawy. Ale macie ten tydzień mimo wszystko, że tutaj jest takie jedno małe ale, no może dwa małe ale, że poczujecie troszeczkę tą energię taką oszustwa, że ktoś może tam Was nadszarpuje, Waszą kieszeń, tak? To sobie poradzicie w zdrowiu, raczej kości i podwójne narządy, no wiadomo, jest zima. Też uważajcie, moi drodzy, na oczy, bo tutaj mogą być jakieś problemy z alergią albo też, moi drodzy, tutaj jakieś katary, kaszle, takie różnego rodzaju rzeczy związane może z alergią, może z lekkim przeziębieniem. Baran, baran, baran. Sprawy związane z młodą osobą, z Waszym dzieckiem. Tutaj jest zmiana właśnie i, moi drodzy, jest wsparcie, tak jak gdyby.
otrzymacie prezent, dobre nowiny, mogą być jakieś kwiaty, no nie wiem, ktoś tutaj będzie Was wspierał, ale to jest tak jak gdyby związane z młodą osobą, wasze dziecko przyniesie jakieś dobre, pozytywne zmiany. Także pozdrawiam bardzo serdecznie, barany. No idziemy do lwa. Zobaczymy, co u lwa. Lew. Od 17 do 23 stycznia. Drogie lewki. No proszę bardzo, ważny tydzień. Dwa arkana wielkie już mamy. No dosyć dobrze, poniedziałek wahanie. No tutaj lew będzie się wahał, co robić w życiu, czy coś kupić, czy gdzieś jechać, takie przygotowania też do podróży troszeczkę, no zastanawianie się nad swoim życiem. Ale czas wyruszyć naprzód, tarot podpowiada. Nie wahać się. We wtorek już jest balans taki, harmonia, może podjęliście decyzję. Możecie czas poświęcić troszeczkę na swoje hobby, na jakąś przyjaźń, coś możecie wymyśleć w ogóle, talent jakiś macie, rozwijacie go. Super wtorek. Środa jest ważna decyzja. Tu coś się dzieje z przyszłości, moi drodzy. Może być sprawa urzędowa, sądowa, nauka również, jakiś egzamin. Może dla studentów sesja zimowa, tak? Środa bardzo ważny dzień, ale naprawdę trafiony, nie zmarnowany. Czwartek. No, tutaj są wiadomości, szczególnie wiadomości z jakiegoś urzędu mogą być. Także na to zwróćcie uwagę, otrzymać jakiś list, powiadomienie, tak? Coś trzeba będzie tutaj załatwić, podpisać nawet może. Piątek jest trochę konkurencji, walki, może w pracy, może z samym sobą. Czas wyjaśnić pewnie będzie tutaj jakąś sytuację w piątek. No, może być lekka kłótnia, zamieszanie. I sobota trochę też nerwowo, bo trzeba będzie gdzieś wyruszyć. Może coś załatwić szybko, niespodziewanie. Ktoś może być w waszym życiu taki chaotyczny trochę. Także tutaj jest trochę zamieszania, bo może być wielozadaniowość w sobotę. Trzeba będzie zrobić parę rzeczy naraz, tak? A ktoś może nie być pomocny. Może być ktoś chaotyczny koło was, nerwowy, tak? I was wyprowadza z równowagi. Ale to jest sobota, a niedziela, moi drodzy, jest spełnienie. Poczujecie się jak król buław na tronie, będziecie mieć zadowolenie ze swojego życia i ktoś pomocny, może tutaj kolega, znajomy, tak? Ktoś pomocny, ktoś porozmawia, wesprze. Także tutaj fajnie wszystko to wygląda, kochani. Jest cały tydzień dosyć ciekawy. No wiadomo, małe minusiki są, tak jak to w życiu. Jest troszeczkę stresu z jakimiś sprawami tutaj, może zawodowymi, może szkolnymi u niektórych. Trochę stresu będzie. Zobaczymy w kartach Lenormand. Kobieta zaangażowana, moi drodzy, w zmiany. I tutaj może być jakiś albo podpisany kontrakt, bo tutaj jeszcze ja wam nie powiedziałam, może w środę będziecie też coś podpisywać. Kontrakt będziecie podpisywać, moi drodzy, zaangażowana w to jest kobieta, ale też niektórzy mogą się oświadczać, zaręczać. Także tak to wygląda. Zdrowie nie najgorzej. Uważajcie na odporność. Ogólnie tutaj drobne przeziębienia, problem z temperaturą ciała, z utrzymaniem temperatury ciała może być. No i dolne partie, czy to pęcherz, czy korzonki, dolne partie tutaj lędźwie kręgosłup. Na to zwróćcie uwagę. Ja Wam życzę, moi drodzy, wspaniałego tygodnia.
No i kochane lwy, kończymy dla Was horoskop i witamy strzelca. Od 17 do 23 stycznia. Oczywiście, karta mi upadła, muszę podnieść, kochani. No i niestety to jest piątka mieczy. Przepraszam bardzo, no ale to, co upadnie, to na stół, moi drodzy. Piątka mieczy. Taki tydzień zmienny, no ale zaczynamy. Poniedziałek może być jakaś mała awanturka. Ktoś może prowokować do kłótni, także na to zwracamy uwagę. Wtorek również. Ktoś będzie Was zaczepiał. Może też być jakaś sprawa urzędowa, list otrzymacie, który Was może wyprowadzić z równowagi, jakaś informacja. Ale moi drodzy, to będzie przejściowa energia, bo już w środę macie trójkę pucharów, świętowanie, radość. Uda się, naprawdę uda się, uwierzcie, może być nerwowo. Tu myślę, że się pokazuje tak przy tych kartach jakiś urząd, walka o coś, urząd, pismo, dokument, papier, coś takiego. Środa, radość, świętowanie po tym wszystkim. Może gdzieś ze znajomymi wyjdziecie, będziecie się cieszyć. Też możecie zrobić u siebie w domu jakąś imprezę, goście, dobre jedzenie, gotowanie, super czas. Czwartek. Karta kochanków mówi o harmonii, miłości, może być bardzo ciekawie, ale też, moi drodzy, tutaj z jednej strony macie radość w środę, ale tutaj w czwartek będziecie podejmować wybór, bo coś tu się kończy, jest transformacja, czyli zmiana na ten czas piątkowy. Jeszcze w czwartek będzie dosyć dobrze, ale w piątek może być zmiana, to może być kłótnia, moi drodzy. Tu możecie się nie zgadzać, albo też zdrowotnie może być zmiana, na przykład przeziębienie, czy coś w tym rodzaju. Ja dołożę sobie tutaj jedną kartę. Myślę, moi drodzy, że to będzie dotyczyło też albo zdrowia, albo u niektórych. Moi drodzy, tu kości mogą Wam dokuczać, albo też, moi drodzy, może być ta kłótnia. Może być ta kłótnia, jest piąteczka, która monet, która też mówi o zmianach w emocjach. Także też możecie się z kimś tutaj pokłócić, pożegnać. No, taki piątek. Sobota, moi drodzy, albo też materialnie, tak? Materialnie może być troszeczkę słabiej, ale te karty mówią bardziej o uczuciach, że tutaj tak jak gdyby było rozstanie albo też kłótnia. No, niestety musiałam to powiedzieć, ale nie chcę mówić nieprawdy. W sobotę harmonijnie dosyć, tutaj we dwoje będziecie z partnerem, z mężem, z żoną, będziecie coś robić razem, wspólnie i może będziecie się godzić, no nie wiem, może tak być. I niedziela, kobieta koło Was, która przynosi radość, mądrość, może Wy będziecie tacy mądrzy, że będziecie ze swojej intuicji korzystać, może też tak być, że ktoś będzie Was zgodził. No, tutaj jest zamieszanie w sferze uczuć w tym tygodniu u strzelca. W sferze uczuć, w sferze zdrowotnej też może coś być nie tak. Uczucia, ponieważ są puchary, moi drodzy, są tutaj puchary, dużo uczuć będzie, emocjonalny ten tydzień. W zdrowiu bóle głowy, tu mogą dokuczać naprawdę podwójne narządy, stawy, kości, przede wszystkim układ kostny, też, moi drodzy, powiedziałam, podwójne narządy, oczy, uszy, migdały. No, nie będę Was straszyć tutaj więcej, bo na pewno dacie sobie radę, kochani, jak ja jestem szczera, wiecie o tym.
Widzę, że dacie sobie radę. No, niestety, ja też przeziębienie mam drugi tydzień i nie mogę się wyleczyć, tak? Nie mam nic złego, nie wiecie o co chodzi, nie mam nic dodatniego, a jednak kaszel jest. No i co zrobić? Zmiany, wyjawienie tajemnicy, kochani, też może być edukacja. No i drobne problemy są związane ze zmianami, z tajemnicą, która się wyjaśni. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Trochę się porozwodziłam tutaj nad strzelcem, ponieważ jak wychodzi transformacja, chciałabym, żebyście wiedzieli jak najwięcej, aby Wam wyjaśnić, żebyście się nie martwili moimi horoskopami, ale żebym Was ostrzegła i żebyście mieli zadowolenie, słuchając ten horoskop, słuchając tego horoskopu. Pozdrawiam bardzo serdecznie, kochani, do usłyszenia.